Loszka Kokoszka, zatrudniłam się w zoo. Będę tam pracować. No, opiekować się, wiecie, zwierzętami, karmić je, sprzątać ich kubkę i sprzątać ich kubkę. I jeszcze raz sprzątać ich kubkę. Ja wierzę w siebie, że sobie bez problemu w takim zoo poradzę, bo w prawdziwym życiu też mam sporo zwierząt, więc w ogóle wiecie tam easy peasy, co to za różnica, czy nakarmię kota, czy krokodyla, no nie? Przecież to żadnej różnicy nie ma i ten mi może zjeść rękę i tamten. Ale dzisiejszym bardzo ważnym punktem tego filmu jest fakt, że dostałam telefon do testów. Nowiutki, świeżutki, zieloniutki. Jest to smartfon Realme GT Neo 2 i co najważniejsze, jest on też właśnie na systemie Android. W sensie dla mnie najważniejsze, bo ja dzięki temu mam teraz, wiecie, większy wybór gier, które mogę wam nagrać. Jakiś, wiecie, dziwnych, śmiesznych, głupich. Realme GT Neo 2 to telefon ze średniej półki cenowej, ale ze wszystkimi flagowymi cechami. Smartfon dotarł do mnie w ekstra zielonym pudełku, w zestawie były nawet słuchawki bezprzewodowe. Telefon bardzo dobrze leży w mojej dłoni i mega podoba mi się ten jego taki zielony design. Jest taki, wiecie, oryginalny. Korzystam właśnie też teraz z nagrywania ekranu na tym smartfonie. To jest, wiecie, zawsze fajna opcja. Okej, musimy nakarmić krokodyla. Chciałam powiedzieć rekina. Taka ze mnie znawczyni zwierząt. I co się stanie, jak za długo rękę zostawię? No właśnie. O co chodzi? Nic. Myślałam, że mi może ją ugryźć, wiecie. Okej, jednak może, jak się wkurzy. Nie, no dobra, no. Teraz już normalnie. Okej, dużo ten krokodyl musiał zjeść, no nie? Ja się powiem wam, cieszę, że w Polsce nie ma krokodyli, bo to by było mega straszne. O! Mały słonik! Jest brudny cały! O! Ej, nie uciekaj, ja cię muszę umyć. A jaki ma tyłeczek śmieszny. O, jak fajnie! Ojej! A mogę ptaka? Mogłam. Umyty! O, no powiem wam, że ja tak kiedyś myślałam o tym, żeby właśnie zacząć pracować w jakimś zoo. Okej, musimy wpuścić. Wpuściłam biedną lamę do lwów. Ja nie wiedziałam, co klikam. Oj, sorry, biedna lamo. O nie! A dobra, a teraz, żeby się role odwróciły, to lwa wpuszczę do lam. I teraz lamy lwa pobiły. Dobrze, że to tylko gra, no nie? W prawdziwym życiu nie wolno męczyć zwierząt, nie wolno. Ja nawet, słuchajcie, pająków nie zabijam, tylko łapię je i wynoszę na dwór. O nie, dobra, teraz lwa trzeba dobrze wpuścić, okej? Już nie róbmy tutaj zadymki. Okej, kolejny lew, a wy, słuchajcie, moi drodzy, pamiętajcie, jeżeli chcecie więcej gier ze zwierzątkami, to zostawcie pod tym filmem 10 tysięcy łapek w górę. O nie, lama! Dobra. Bo zaraz jeszcze bym w ogóle zakończyła tą grę na amen. Okej, wszyscy są szczęśliwi. Dostaję jakieś pieniądze, nie wiem po co mi one. Może coś będę mogła, wiecie, rozbudowywać, no nie, nie wiem. Aha, dobra. Ja muszę jego głową sterować. Nie wiem, jakbym miała sterować jego głową. Telekinezą czy coś takiego? Oj, oj. Oj, jedz, jedz. Trzeba cię nakarmić. Dobra, nakarmiony na maksa. Ja kiedyś byłam na wycieczce, wiecie, i na Helu, tam jest fokarium. I karmiliśmy foki. Fajnie było. Naprawdę. Podobało mi się, jak byłam w liceum. Co mamy? Ostrzyc lamę! Wow! Ale fajnie! Ale fajnie, ja bym chciał jakieś mieć lamę, naprawdę. W sensie wiem, że one plują. O, jaki ty... Nie, te tyłeczki są, słuchajcie, najlepsze u tych zwierząt, no nie? Dobra, ostatnio już goliłam też pieska, zabawkę, więc co to dla mnie lama, no nie? Mam wprawę w ręce. Dobra. A to nie była lama, to była alpaka, tutaj u góry jest, zobaczcie, napisane. Okej, teraz muszę kliknąć home, w sensie, że dom.
Tu mamy całe zoo do rozbudowywania. Wow! To takie trochę słabo wygląda to zoo, no nie? Okej, co ja mam tu kliknąć? Co możemy zbudować? Coś dla tych, w sensie chyba zagrodę dla słoni, dla alpak albo Animal Reception Point. A w ogóle mogę wszystko wybudować, bo mnie stać. Aha, tu będą jakby przywożone nowe zwierzęta. Okej, dobra, budujemy wszystko, bo mam dużo pieniędzy. Tam był hipopotam! Dla hipopotanów coś wybudujmy. O, proszę bardzo, jak ładnie. Od razu ładniej to zoo wygląda. I jeszcze została nam stówka na słoniczki. Słoniczki super są. Małe słonie są takie piękne. Okej, dobra. Gramy dalej, zobaczmy co to nas czeka. O nie, małpa. O nie! Co mam? A... Co? Ale jak ja mam nimi skakać? Aha! Jak większość z was, co mnie ogląda, to pewnie wiecie, że ja bardzo boję się małp i nie lubię ich. Dobra, tych niektórych rzeczy nie można tutaj ominąć. Wow, jaka sterta bananów! Dobre! Więc ogólnie... Jakbym miała pracować w zoo i opiekować się małpami, to nie, 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 ja im nie ufam. Nie ufam im. Co tu teraz mamy zrobić? A, wyczyścić. Okej, dobra. Bo lama trochę nasyfiła. Tu jakiś mamy taki, wiecie, odkurzacz. Nie, to jest jakaś maszyna, wiecie, myjąca. Taka, wiecie, elektroniczna, że sama za nas wszystko robi, no nie? Żyć nie umierać. Też bym chciała coś takiego mieć w domu, jakiś taki odkurzacz. A, mamy kroić jedzenie! Kiedyś była taka gra, no nie? Z krojenia właśnie owoców. Jak ona się nazywała, pamiętacie? Była mega popularna. Nawet chyba moja babcia w nią grała. Nie wiem, nie mam pojęcia jak to się nazywało, dobra. Banany, banany, banda bananowców, banda bananowców wjeżdża na rejony. Pokroję wszystkie banany, żeby dla każdego mojego widza bananowego starczyło. No dobra, a teraz musimy wykonać jeszcze jeden bardzo ważny test, czyli zrobić sobie selfie. Bo jak będzie robił ładne zdjęcia, muszę się jakoś, wiecie, ładnie ustawić i... Ej, serio ładnie wychodzi. Wow, on jakoś tak, nie wiem, ma chyba wygładzanie twarzy jakieś takie dodatkowe. I już wiecie, żadnych filtrów nie trzeba używać na Instagramie dodatkowych. Co? Co mi się tu wyświetliło? Powiedz, zrób selfie i wtedy te mi... słowa to miód na mój mikrofon. O co chodzi? Co ja kliknęłam? Nie mam pojęcia, jak tą opcję z powrotem odpalić. Gdzieś coś kliknęłam palcem przez przypadek i widocznie można głosowo zrobić sobie zdjęcie. Ale tutaj widzę, że mamy też coś takiego na gesty. I teraz uwaga. Robi! Ale minę walnęłam! O nie! Serio! To jest genialne! Po prostu wystawiam rękę i wiecie, odpala mi się licznik 3 sekund i robi mi zdjęcie! Co to jest w ogóle za funkcja wypas? Dobra, jeszcze raz. Szybko banan. Ja robię takie dziwne zdjęcia! Musiałam na nim też uruchomić jakieś inne gry, takie wiecie, trochę bardziej wymagające i powiem wam, że wszystko śmiga jak szalone. Ten smartfon ma mocny procesor, więc żadna gra się na nim nie zacina i co jest mega fajne, to, że ekran jest taki wiecie, ultra płynny i co najważniejsze, telefon się nie przegrzewa, nawet kiedy dłużej gramy w jakąś gierkę. I taka jeszcze ciekawostka, że kiedy nam się telefon rozładuje, to możemy go naładować nawet w 30 minut, więc wiecie, szybka przerwa, toaleta, przekąski i możemy wracać znowu do grania, przeglądania TikToka czy oglądania moich filmów. Tylnie aparaty stwierdziłam, że przetestuję na moich lalkach, będą moimi modelkami. I z tego co widzę, mamy tutaj kilka różnych trybów do robienia zdjęć i powiem wam, że zdjęcia wychodzą naprawdę wow. Są mega jasne, wyraźne, kolorowe, wszystko to, co Miś Gaga lubi najbardziej. Ale chyba największe wrażenie zrobił na mnie ten tryb Ultra Night, czyli taki nocny. Zobaczcie, że na ekranie telefonu obraz jest
dużo jaśniejszy niż w mojej kamerze, którą teraz nagrywam i którą kupiłam za naprawdę spore pieniądze. Jeszcze tak, na sam koniec Wam wspomnę, że możecie wygrać właśnie takiego smartfona, czyli Realme GT Neo 2 w konkursie, który jest organizowany na profilach Realme Polska na Instagramie, na Facebooku i na TikToku. Więc jeżeli jesteście zainteresowani i chcecie wziąć udział, to zapraszam Was właśnie na te profile i życzę Wam szczęścia, żeby ktoś z moich widzów wygrał taki fajny telefonik. Czemu ja mam ominąć krokodyla? A co się stanie, jak wejdę źle? Wejdę do niego? Aha. Znokautował mnie! No dobra, 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 idziemy normalnie, no. 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 No, o dobra, do lwów. Ale nie wiem czemu mam, żeby lwy nakarmić, musiałam przejść obok krokodyla. To było trochę takie, wiecie, niebezpieczne. Co tu jeszcze jakieś jest? Aha, bo ja muszę jakby drogę narysować mu od razu, okej. Że wiecie, jakby powinnam mu drogę całą narysować i on od razu za jednym razem by to przeszedł. Tylko się skumałam za późno, troszeczkę. Co to jest? Aha, to było łatwe. Co miało być w tym ciężkiego? Okej, okej, okej. A teraz kilka wypadło! To jak to zrobić? Co? Tak? Aha, dobra, okej, okay, bo one tam się wtedy rozpędziły, poodbijały się i powypadały. I nasz mały baby słonik byłby głodny, a tak być nie może. Co i czemu jesteś smutna? A bo tu nie ma twojej mamy, tak? O to chodzi? Mama biegnie! Biegnie mama! Biegnie! Nie zostawiła cię! O, o jak słodko! Te dźwięki są mega słodkie, nie? Aha, i teraz trzeba tu do małpy doprowadzić. A, dobra, i one, wiecie, jakby drogi nie mogą sobie przeciąć, te zwierzęta. O, jak słodko! Nawet ta małpka była słodka, no nie? Jesus, to jest niebezpieczne! Okej. Okay. Okej, okay, dobra. A teraz zróbmy tak, żeby urwał mi rękę. Wciągnęły mnie! No to miałeś śniadanie. Co? Dobra, nie, małpa idzie do lwów. Oj, ściwko! Czemu nie trafić na migagę? Małpa sobie uciekła, zobaczcie, widzieliście to? Uciekła i lwy zdziwione, no dobra. Okej, okay, więcej nie będę tego robiła. Dobra, lamo, leć. Wiesz, gdzie twoje miejsce jest. Biedna lama, czemu wlazłaś w kaktusy? O, w ogóle takie kulki to nieraz mi się też przyczepiają do psów, no nie? Tylko nie takie duże, ale takie mniejsze też są. Oj, lamo. O nie, to nie lama, tylko alpaka. Dla mnie to samo. Ja wiem, że to się czymś różni, ale dla mnie to jest to samo. Dobra. Okej. Banana byś chciała? Zapomnij! Dobra, zrobimy wieżę z małp. Widzicie, właśnie dlatego małpy są niebezpieczne, bo mogą tworzyć duże wieże i nas później zaatakować, zabrać nam jedzenie, czy coś takiego. Dobra, no, słaba ta wieża, nie? Coś mi nie wyszło. Jeżeli chcecie zobaczyć drugi odcinek z tej gry, to koniecznie zostawcie tutaj, wiecie, dużo łapek w górę. I jeszcze raz przypominam Wam o konkursie na profilach Realme Polska, gdzie jest do wygrania właśnie ten oto smartfon Realme GT Neo 2. Ja go dzisiaj sobie, wiecie, przez cały dzień testowałam i naprawdę jestem z niego mega zadowolona. I chyba najbardziej to mi się ta funkcja podobała robienia selfie, wiecie, ręką, no nie? To jest super! Odmieni moje całe życie! Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się niedługo w kolejnym filmiku. Bye, bye!